Witajcie w kolejnym filmiku i dzisiaj będzie haul, czyli zakupki. Nie mam ich dużo, w ogóle tak na początku to powiem, mam taki mocny makijaż, bo robiłam z Alanem zdjęcia i no nie zmazałam się, bo nie wiem, czy to już będzie koniec zdjęć, czy jeszcze nie. Więc musimy jeszcze wybrać zdjęcia, tak. Dobra, więc tak, w ogóle jestem szczęśliwa, bo w końcu, albo dobra, nie, nieważne. Dobra, haul. Więc tak, co ostatnio kupiłam? Kupiłam sobie z tej firmy Basic, która jest w szlekerze, sztuczne rzęsy. Ja wam może pokażę, one są takie... bujają się po tym opakowanku, bo próbowałam ich używać. Tak wyglądają. Są strasznie długie. Więc właśnie miałam je użyć do tego makijażu, ale były tak długie, że użyłam innych. Nie wiem, czy w ogóle widzicie coś. Tak, no to tak wygląda ten makijaż. W ogóle muszę wam powiedzieć, że jak widzicie tutaj... zaraz! Tak, byłam później w Inglocie, wcześniej byłam w Inglocie i kupiłam Duraline, czy tam Duraline, jak chcecie. W takim opakowaniu był i kosztował... 20? 20, no tu mam pomocnika. 20 zł kosztował i właśnie użyłam go do, jak widzicie tutaj na linii wodnej mam zielony cień i właśnie użyłam tego do tej kreski tego, w ogóle kreskę wykonywałam cieniem tej paletki 120 kolorów i użyłam tego i no trzyma się już 3 godziny jakoś tak, więc naprawdę bardzo fajny produkt. I drugą rzecz, którą kupiłam w Inglacji, to był klej do rzęs. I on kosztował chyba 27, nie? Chyba. Tak, i tu jest takie opakowanko. Więc tak, to. Okej, mamy. Teraz dalej. Kupiłam sobie kolejną szmineczkę z Kobo. Widzieliście już ją w kolekcji, ale jeszcze nie widzieliście jej w holu, więc ją wam pokazuję. Jest to taki kolorek. Nazywa się Korolczyk. Oczywiście. No, krócej. Tak, no. O, jest, dobra. Tak, to tak, w takim kolorku. I kupiłem jeszcze z Kobo konturówkę do ust w kolorze fucsia. Dobra, nie śmiej się. O, w tym kolorku. I ona wygląda tak. I pokażę wam swatcha. Znaczy zrobię wam, nie? No to taki różek, bardzo fajna szmineczka, konturówka. Dalej sobie kupiłam do taką temperówkę do kredek, bo ja nigdy kredek nie ostrzyłam, bo mi się nie chciało. Kolejną rzeczą, może najpierw kolorówkę i takie różne rzeczy, kupiłam sobie lakier do paznokci kolejny z Essence i to jest w tej Multidimension i on się nazywa Replay. Ja mam go dzisiaj na paznokciach, ale nie tych u rąk, tylko u stóp, więc wam pokazywać chyba nie będę. Ale w ogóle, jak widzicie, mam już paznokcie. Skończyłam swoją kurację i w końcu sobie mogłam jakieś zrobić, więc dzisiaj mam takie. Ale nowe się bardzo podobają, nie? Podobają ci się? Tak. No. Więc tak, 7 zł kosztowało. Kolejną rzecz tutaj, może taką niezwiązaną z niczym, są takie gumeczki do warkoczyków. One kosztowały chyba około 2 zł w takim sklepie w Kauflandzie. Więc no, do warkoczyków, więc będę robić. Kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, jeżeli chodzi o mój trądzik, jest silikosan. On jest, możecie sobie przeczytać, co tu jest napisane, jak wam sfokusuję. Więc poczekamy. On to tak długo robi. Może nie wiem, czy już jest fokusowany. Dobra, teraz chyba jest. No. Więc widzicie od razu cenę, cena jest tutaj. I to jest w formie takiego żelu, niemiłosiernie śmierdzi. Takim zepsutym jogurtem naturalnym, coś takiego. No tak, tak śmierdzi, ale używam go, więc zobaczymy. Jak będzie, on kosztował 20,50. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, jest pink enzymatyczny z Perfekty, który kosztował
Słuchajcie, kupiłam w naturze, kosztował 14 zł, poszłam do Rossmana, kosztował 11. Masakra. No, więc nie kupujcie w naturze, tylko kupcie go w Rossmanie, jeżeli chcecie. No i to jest pilnik enzymatyczny. Gość się zostawia na noc i ma nam ładnie oczyścić buzię. Jeszcze nie używałam, ale jak użyję, to powiem, jakie są moje wrażenia. Kolejną rzeczą, która kosztowała 10 zł, był dwufazowy płyn do demakijażu oczu z bielendy awokado. Muszę wam powiedzieć, że jak się tak zmiesza, to on i tak strasznie szybko wraca do swoich normalnych kolorków, tych podwójnych, i zostawia tłusty film na buzi. I ostatnią rzeczą, która dzisiaj do mnie przyszła, są tabletki Mert Special, nie wiem jak się czyta. Kupiłam od razu 3 opakowania i pokażę wam, ile one kosztowały. Powiem wam, że u mnie w aptece one kosztują około 60 zł, a ja je zamówiłam na internecie i kosztują tyle pieniędzy, jak zaraz zobaczycie. Jest ich tutaj 60 tabletek, bierze się je 2 razy dziennie i kupiłam od razu 3 opakowania, żeby na 3 miesiące było. No dobra, nieważne. Kosztowało 27,99, a jak wspomniałam, u mnie kosztowało 60, więc w aptece, więc uważam, że bardzo dobry deal zrobiłam. I tak, moi drodzy, więc pokażę wam jeszcze raz mój makijaż, moje paznokcie. Tak. I dziękuję, moi drodzy, za oglądanie. I trzymajcie się, moi drodzy, ciepło i buziaczki. Pa!